Witaj, zapraszam do obejrzenia pierwszej części montażu systemu automatycznego nawadniania trawnika. W kilku kolejnych filmach pokażę Ci, jak samodzielnie zaprojektować, zamontować, wyregulować i uruchomić system nawadniania. System zbuduję na istniejącym już trawniku. Wiele osób decyduje się właśnie na dołożenie nawadniania do trawnika, który ma już kilka lat. Pokażę, jak w estetyczny sposób zamontować taki system, aby po miesiącu nie było śladu ingerencji w trawę. W pierwszej części pokażę, jak we własnym zakresie zaprojektować system. Można też skorzystać z takiej usługi w firmach sprzedających systemy nawadniania. Często pobierają one opłatę za przygotowanie projektu, którą później można rozliczyć podczas zamawiania elementów systemu. Ja przygotuję projekt dla ogrodu, w którym będę budował system. Na kartce z użyciem linijki i cyrkla, bez profesjonalnych programów, tak jak będzie mogła to zrobić większość z Was. Zapraszam do oglądania tego i kolejnych odcinków z montażu systemu nawadniania. Tak prezentuje się ogród, na którym zamontuję system automatycznego nawadniania. Trawa wysiana została 3 lata temu i nie była regularnie nawadniana. System zasilany będzie wodą z sieci. Zmierzone ciśnienie wynosi około 3 bary. Podłączę się do kranu wystawionego na zewnątrz budynku. Aby nie likwidować możliwości podłączenia węża w tym miejscu, zamontuję trójnik, do którego wepnę system. Jako że skrzynka elektrozaworowa będzie umieszczona przy trawniku, będę musiał rozebrać kostkę na tarasie i pod nią puścić rurę zasilającą system. Skrzynkę z elektrozaworami zamontuję pomiędzy roślinami. Schowam ją pod kamieniami, żeby nie rzucała się w oczy. Zmierzę teraz dokładnie trawnik oraz naszkicuję kształt, żeby przygotować projekt. Do przygotowania projektu potrzebny będzie szkic z wymiarami, kartka papieru, linijka, ekierka, cyrkiel oraz pisak lub ołówek. Zabieram się do rozrysowania kształtu ogrodu w odpowiedniej skali. Jest to bardzo ważne, aby zachować właściwe proporcje ogrodu. Najdłuższy bok ma 22,4 m. Przyjmuję, że 1 metr to 1 cm, czyli najdłuższy bok ma 22,4 cm. Staram się zachować kąty proste, dlatego skorzystam z ekierki. Odrysowuję kolejne boki trawnika według wymiarów ze szkicu. Następnie rozmieszczam zraszacze. Uwzględniam przeszkody znajdujące się na ogrodzie, m.in. huśtawkę czy lampy, które mogą zakłócić strumień wody. Zraszacze rozmieszczam w narożnikach tak, żeby trawnik miał pokrycie przynajmniej z dwóch zraszaczy. Węższą część o długości niecałych 9 metrów dzielę na 3 odcinki. Na skraju każdego odcinka umieszczę po przekątnej zraszacz. Są to odcinki po około 3 metry. Jest to tak zwane rozmieszczenie zraszaczy w trójkącie. Biorę cyrkiel i zaznaczam obszar zasięgu zraszacza. Granicą zasięgu jest najkrótszy bok naprzeciw zraszacza. Zraszacze mają regulowany kąt. Zaznaczam każdy zraszacz po kolei. Muszę też wyznaczyć zraszacz na środku najdłuższego odcinka. Tu również granicą będą najbliższe przeszkody. Zraszacz umieszczam w takim miejscu, żeby dosięgał do krawężnika naprzeciw oraz do lewego boku. Oznaczam miejsce wkłucia cyrkla.
W związku z tym, że zraszacz na skraju ekierki nie podleje narożnika znajdującego się tu pod ekierką, musi tam być wstawiony dodatkowy, mały zraszacz. Dalej zaznaczam zasięgi zraszaczy na wąskiej części, pamiętając, że granicą jest najbliższa przeszkoda. Przy lewym zraszaczu mam możliwość większego zasięgu, dlatego mogę zrobić większy promień. Zraszacze połączę teraz w sekcję. Zaznaczam miejsca skrzynki elektrozaworowej, a następnie łączę zraszacze w sekcję. Połączę w dwóch pierwszych sekcjach po trzy duże zraszacze. A w trzeciej sekcji cztery małe. Wynika to z ciśnienia wody, jakie mamy do dyspozycji. Tak pokrótce wygląda projektowanie systemu. Pamiętaj, że większość sklepów sprzedających systemy nawadniania zrobi dla Ciebie projekt, a jego koszt odliczony zostanie w materiale, który u nich kupisz. Myślę, że przy bardziej skomplikowanych kształtach warto skorzystać z tej opcji, aby system był optymalnie dobrany. Ja tymczasem zabieram się do zaznaczenia rozmieszczenia zraszaczy w ogrodzie. Wbijam szpilki w miejscach zraszaczy. Wyznaczam również zraszacz na środku długiego boku, pamiętając o zasadzie, żeby sięgał do krawężnika naprzeciw zraszacza oraz do lewej strony. Można do tego wykorzystać sznurek. A tak będą wyglądały kąty działania zraszaczy. Wąską część dzielę na trzy odcinki i wyznaczam punkty umiejscowienia zraszaczy. Teraz pokażę Ci, jak będzie wyglądał kąt i zasięg z miejsca zamontowania każdego zraszacza. Nie skracam tu filmu, abyś widział, w którym miejscu ogrodu jestem. Zraszacze zawsze stawiamy w narożnikach, tak aby mogły podlać cały obszar wraz z krawędzią trawnika przy płocie czy przy krawężniku. Przy planowaniu rozmieszczenia zraszaczy pamiętaj o roślinach lub innych przeszkodach, które mogą zakłócić strumień wody.
Jeżeli będą pytania i zainteresowanie, przygotuję osobno film z doboru zraszaczy pod względem zasięgu, kąta działania czy wydajności. Zapraszam też na kolejne odcinki z budowy tego systemu. Pokażę w nich dokładnie, z czego składa się system, jak skręcić i montować zraszacze, jak przygotować i skręcić skrzynkę elektrozaworową, podłączyć sterownik oraz uruchomić system. Zapraszam również na inne filmy na moim kanale, gdzie pokazuję m.in. jak od podstaw zbudować wiatę samochodową, zamontować na niej fotowoltaikę i podłączyć do sieci. Subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów z serii Zrób to sam. Jeżeli film podobał się, zostaw łapkę w górę. Pytania zadaj w komentarzu. Staram się na bieżąco odpowiadać. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmach.